Nie w zeszłym tygodniu, ale już jestem. Jestem i to nawet słuchajcie, z podwójnym odcinkiem, to znaczy jeden odcinek, ale odcinek, w którym będą podsum będzie podsumowanie z dwóch tygodni, no bo w sumie mnie dwa tygodnie nie było. Wiecie, to jest tak, w poniedziałek nie nagrałem. We wtorek już stwierdziłem, że czy to ma sens w ogóle. W środę powiedziałam, że a może jednak jest sens. A później, a później jednak może nie ma. A może jednak a zrobię już wspólne taki e, podsumowanie na koniec już tam. I tak niewiele zrobiłem, bo faktycznie niewiele zrobiłem w zeszłym tygodniu. Ale szybciutko wam powiem, jakbyście ominęli stream, jakbyście ominęli wszystkie inne rzeczy, czekajcie zapalę światło jakieś. Jakbyście ominęli wszystkie inne rzeczy, które robiłem, jakieś aktywności. E, Oczywiście, nie ominęli moich aktywności ci, którzy są na Discordzie, na Discordzie Patronite'owym. Eee, na, na, na moim Discordzie jest sekcja dla patronów i ich nie ominęło nic. Ich nic nie ominęło. Eee, albowiem, albowiem, słuchajcie, robiłem bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim w zeszłym tygodniu, tak, w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu ze śniegiem zagraliśmy sobie małą grę na 1000 punktów. <laughs> na nowy kodeks stał i nowy kodeks. Eee, Nowy kodeks orków. I od razu powiem tak. E, Śniegu sobie zagrał z e, Pitfixami, tam e, same pojazdy, motorki e, i defkopty. Tak. Miał chyba 20 grecinów, 4 lub 5 pojazdów orkowych, chyba 4, i 2 razy 6 motorków, motorków? Motorniczych? 6 motorków i chyba 6 defkopt, tak mi się wydaje. E, ja oczywiście grałem... Krutami, zagraliśmy na 1000 punktów. Ja tam miałem 1015 punktów, a on miał chyba cały 1000. Nie, żeśmy sobie zagrali taką małą grę, tylko po to, żeby sobie. wiecie, rozruszać kości. E, oczywiście zostałem stromotny w pierdzie, ponieważ. ponieważ to. ponieważ, słuchajcie, to. to nie gra. <laughs> Jak się wystawicie 60 krutami i 9 w sumie krutoksami, no bo tam są krutoksy i rampadżery, to nie gra. To, no, wiecie, to przeciwko pojazdom nie ma, nie ma opcji, po prostu. Nie ma opcji, żeby to zadziałało, więc yy, i tak się nawet tam coś zdjąłem. Jakiegoś yy, jakiś motorek zdjąłem, zdjąłem jakiś jeden pojazd, zapestkowałem totalnie. No, ale yy, jak wiecie dobrze, śnieg teraz sobie, śniegu sobie teraz buduje swoją armię orków, yy, dobudowuje do niej, domalowuje rzeczy, więc kupił sobie ten nowy Battle Force yy, ze stąpą, z z tam chyba z 20 chopakami, czy 10, 10 chopaków, trakiem i. I tym nowym Big Maciem, chyba tak, chyba to, to wszystko co tam jest, e, i domalowuję sobie. Ode mnie kupił, właśnie, ode mnie kupił e, Dev bo mam jeszcze z jakiegoś Battle Force czy z Combat Patrolu, mam jeszcze Dev Dreda, którego stwierdziłem, że nie, nie będę go malował, nie ma sensu. A przy okazji wyciągnąłem, wyciągnąłem to. Wyciągnąłem to, bo miałem obok mojego Battle Forsa i to jest dakażet, z którego można. To jest ten jeden z tych nowych dakażetów ten już nowy box, z którego można złożyć też Wasboom Was Wasboom? wasbom? Wasbum? Wasbom? Wasbom, Boom, nie wasbom, wasbom Blastag. To jest ten taki nowy pojazd, czy nowy, ma już was 4-5 lat, big Macowy, inny samolocik po prostu kiedyś to był chyba dodatek do. Dakajotów trzeba było się dokupić. To jest mniej więcej taka sama historia jak z Defrolą w Battlewagonach. Kiedyś Defrola była jako osobna część, dokupowana chyba za stówkę. Trzeba było ją kupić sobie z mailordera. A teraz jest normalnie w Battlewagonach, bo też w śniegu kupił sobie Battlewagon, rozpakowaliśmy i był tam, była tam wypracka po prostu z, z Defrolą. No więc złoju mi skórę. Same kruty nie działają, więc do tych do tysiąca punktów krutów dorzucę sobie jeszcze jakieś, wiecie, duże, ciężkie działa. Takie super ciężkie, które będą potrafiły pieprząć porządnie. A sam wziąłem się, słuchajcie, za malowanie. Od razu wam pokażę. Malowałem 40 krutów na raz. Ja tak lubię tak, tak, tak pocisnąć, taki crunch. Później mi się nie chce na te modele patrzeć przez jakiś czas. Ale cisnąłem sobie tak dosyć intensywnie przez kilka dni. I słuchajcie, pomalowałem ich do tego stanu. już wam pokazuję. Więc to są, słuchajcie, moje kruty. Jak zwrócicie uwagę, one są pomalowane na razie kontrastami. To jest. Jeden kolor na skórę, drugi kolor na szmaty, na wszystkie takie techniczne rzeczy, na jakieś skóry, włosy, broń, to jest Black Templar, to jest chyba kontrast, yy, coś z nurtem związanego, nie pamiętam teraz. To jest yy, Wildwood, a to jest jakiś Gulman Flesh chyba. No i teksturka na podstawki. No i technicznie można powiedzieć, zobaczcie, zrobione, nie? a i jeszcze Blood Angel Sled, czy flaster na na ramienniki. No i zastanawiałem się co zrobić, bo mam słuchajcie z 40 takich samych kolesi, no jakby nie było. To jest 40 identycznych kolesi. Są cztery dostajecie takie wypraski i macie czterech dokładnie, czy znaczy cztery razy to samo macie, nie? No tu tu, tu nie ma już zróżnicowania. W niektórych macie możliwość włożenia takiego, takiej specjalnej broni takie specjalnej broni możecie złożyć. Szefuncia, czyli takiego shapera, powiedzmy tam jakiegoś takiego dowódca, możecie złożyć, o, na przykład tak, albo możecie go złożyć tak. I to są tak naprawdę wszystkie opcje, no pokaż się. To są wszystkie opcje, jakie dostajecie. No dawaj. Wszystkie opcje, jakie dostajecie. No i teraz oczywiście te modele nie są jeszcze skończone, bo e, trzeba jak zwrócić, zwrócić uwagę na przykład na tym kolesiu, to trzeba mu tam jakieś szmatki pomalować, jakieś, wiecie, duperelki, którą tam ma na sobie. Trzeba to jeszcze wyciągnąć. Ale poza tym. Co tam? No więc, nie wiem, czekajcie, bo miałem tutaj rodzinną emergency rodzinne. Dziecko potrzebowało herbaty. Więc, na czym stanęło? Chyba miałem, mówiłem o tym, że nie wiedziałem, jakich różnić, bo jest 40 dokładnie takich samych. Więc. Zastanawiałem się z chłopakami na Discordzie, tam na tym patronowym. Mówię, dobra, co mam zrobić z nimi, no kurczę, muszę jakoś wymyśleć sposób, no i mówię, kurczę, może jakieś na, na ramiennikach bym mi coś poprzyklejał. I rzuciłem, rzucił mi się nagle pomysł taki dosyć leniwy, może te imperialne Gwardii cyferki im poprzyklejam. no ale to by faktycznie było nie w klimacie. No więc później z Niblą siedzieliśmy, gadaliśmy, może predatorowe symbole im pomaluje, to by akurat pasowało, nie? Kruty predator Całkiem fajnie. No ale ostatecznie Lorna powiedział, ej patrz, ale tutaj masz wszystkie oznaczenia krótów. Wybrałem sobie cztery. Wybrałem sobie takie oznaczenie. Także dziesiątka ma takie. Tak. Robiłem jakieś koślawe freehandy. E, słuchajcie, no nie jestem freehandziarzem, ale z drugiej strony oni też nie są. Oni, oni też nie są freehandziarzami, więc oni też by malowali sobie jakoś tam swoimi pędzlami, jakimiś gałęziami. Druga dziesiątka ma takie na naramienniki. No dawaj, o, takie na ramienniki. O, tutaj ma taki niby uśmiech. Gdzie to jest? Gdzie tu jesteś? O! Niby taki, o! Podwójna kreska i uśmiech. Tu jest podwójna, to jest pojedyncza kreska i tak zakończona. Tutaj jest taki troszeczkę bardziej skomplikowany. A ten ostatni, który już nie miałem pomysłu, zrobiłem taki. I on wygląda najlepiej, powiem szczerze. On wygląda najlepiej, bo są takie, tutaj jakieś kreseczki z boku, tutaj jakieś trójkąciki, zastanawiam się czy nie wrócić do tych i pododawać im jeszcze jakiś takich kropeczek, jakichś różnych rzeczy, które by, no nie wiem, wiecie, urozmaiciły to troszeczkę, bo te wyglądają dla mnie najlepiej. No ale, e, więc co jeszcze będzie się działo? Z nimi będzie się działo rzecz następująca, że w końcu usiądę sobie, są gotowi powiedzmy do grania, tak? Podstawki muszę im wy, wymodelować, w sensie wydrybrushować i tak dalej, ale ogólnie są gotowi do grania. Nie ma wstydu, są trzy kolory, hehe, he, cztery nawet e, i można grać natomiast, muszę pomalować im wszystkie takie, o, paski tutaj na rękach, jakieś obręcze, nie obręcze, tylko obrączki, jakieś, wiecie, bransoletki, pasy na klacie, jakimś kontrastem pewnie mentoru, albo zwykłą i jeszcze dokładnie nie wiem. Wszystkie bronie muszą zostać, Pociągnięte z metalikiem, żeby wyciągnąć tam, może nawet nie wszystkie, nie całe, tylko na przykład o takie czubki, e, jakieś tam te zamki będę robił, i później te wszystkie szmaty, które są na nich, i później robił twarze. Więc tu jest jeszcze kilka z pięć, sześć kroków, jakie trzeba z nimi zrobić, poza podstawkami, oczywiście. I modele będą gotowe, będą, wiecie, wyciągnięte do powiedzmy tego standardu, gdzie no tych też będę musiał troszeczkę upgradeować, bo oni też są, no powiedzmy, tak średnio pomalowani. Ale to nie wszystko, bo tak dla przyjemności stwierdziłem sobie, że. Kurczę, yy, mam trochę motorków, które są nieskończone i tu Wam wrzucam fotkę, yy, bo nie mam ich przygotowanych, yy, wyciągniętych tutaj. Zrobi, wyciągnę sobie... a, już wiem, no dobra. Śniegu grał moimi motorkami. No więc wyciągał te motorki, wyciągał te motorki i patrzy, ej, ale tu nie masz kierowców tych motorków. Albo masz kierowców, ale są czarni, bo są w podkładzie. I tak mówię... A, no faktycznie, x lat temu, nie wiem, z 10-6 temu, lat temu malowałem te motorki, i faktycznie wtedy jakoś tak szybko na turniej przed czymś nie, ma, nie, nie pomalowałem ich i wystawiłem motorki po prostu bez kierowców na turnieju, żeby nie dost bez kierowców, żeby nie, żeby nie dostać ujemnych punktów za niepomalowane elementy, więc był bez kierowców. Jakoś przeszło przez sędziów. <laughs> Za modelarkę dostałem punkty, więc było git. To, bo nie wiem kiedy to było. To było w 2000 rok, któryś albo wcześniej, 2018, może nawet. Bardzo, bardzo dawno temu. W każdym razie, wyciągnąłem tych siedmiu, chyba, tak, sześciu zwykłych i jednego noba na botorku, i pomalowałem ich, i zdjęcia możecie zobaczyć tutaj. Takie średnie, które wysłałem tam śniegowi. Będę ich opotografowywał, wszystko będę opotografowywał w najbliższym czasie. Oddziałami będę wrzucał znowu na Instagram i znowu będzie mieli taką falę zdjęć, także przygotujcie się. Bo będzie coś tam się działo na tym Instagramie. Druga rzecz, którą zacząłem robić, no to oczywiście, tak mówię, kurczę, no fajnie by było, te pojazdy też tam nie są skończone jakieś. No więc możecie zobaczyć. Tutaj też mam pojazd, który malowałem dzisiaj. Ten element i przyklejałem. Ten element pomalowałem Grecinę. Ten Grecinę chyba też nie. No są wszystko stąd. z Zdew kilowatrach nie miałem Bossa, <gry> który powinien tutaj siedzieć. Był tak pomalowany na bazowe kolory i, i nieskończony. No i ostatni ten Rakatrak bagi to jest chyba. Nie był pomalowany, nie był skończony. Przepraszam, model jest skończony. Podstawek nie zrobiłem, to chciałem powiedzieć. No i czyli mam dwa podstawki, jeden model i tutaj jeden boss. Też kolejna rzecz, którą muszę zrobić. O. A w międzyczasie jeszcze po 40. Po 40 kurtach stwierdziłem, że jakoś przycisnę sobie jeden model i wziąłem sobie, nie wiem, Warshaper, to jest Flash Shaper, Trail Shaper. Zobaczcie sobie, tak sobie go wyciągnąłem, czekajcie. Zumuję tutaj jakoś o tak sobie go wyciągnąłem. I moim zdaniem model wygląda całkiem zacnie. I to też jest jakaś półtorej godzinki roboty. Wydaje mi się, że model wygląda elegancko, wystarczająco dobrze, żeby, żeby nim grać, żeby on się pojawił na stole. Oczywiście to jest jakiś tam slap chop. I tutaj pozdrowienia dla Rafała Wysińskiego z Rebela. Slap chop z heksa, jak to się nazywa, Tri, triady, z hek, heksatriadą, heks, heks, heksadradą? Jak to nazwać? Sześcioro 6... zestaw. Nie, to jest oczywiście oczywiście tylko kontrast i powyciągane kolory, później jakieś highlighty, jakieś minimalne blendy porobione, które ja bardzo lubię i umiem, jak widzicie. Zresztą czekajcie, cholera. Widać, że czerwony, ja bardzo lubię czerwony malować. Te czerwone mi nawet wychodzi, więc tak malowałem sobie jednego kurta. Trochę się rzeczy malowało. No nie wiem, 40 modeli do tabletopa w tydzień? Nie no, w 3-4 dni. To chyba jest całkiem nieźle. Plus do tego 7 motorków, plus zajmowanie się trzema pojazdami. I przy okazji jeszcze tak już w ogóle, o, to powiem Wam, to ja Wam jeszcze powiem. E, stwierdziłem jeszcze, że mm, <laughs> że y, jak już mam te motorki, y, te, te modele wyjęte, to się zajmę nimi i chyba trzeba przy niektórych coś dopicować, nie wiem, po prostu wezmę, zerknę, czy trzeba coś dopicować, trzeba jakiś kolorek podciągnąć, trzeba jakiegoś orka jeszcze tam troszeczkę, tam koloru dać, bo te skórki robimy takie. Y. I jak to skończę i skończę, bo tak wiecie, szykuję sobie, na przerywniki między tułami, tałami, bo chłopak czy warriorów mam pomalowanych, czy warriorów, karniworów, o karniworów mam pomalowanych, no ale trzeba pomalować jeszcze właśnie tych kurtoksów, nie? Tych kurtoksów trzeba zrobić, więc będę robił to, chociaż do takiego stanu, wiecie, właśnie tabletop, czyli kontrasty, jakieś te symbole na ramiennikach, żeby coś było tam się działo. Podstawki. I to jest fajnie, to już gra. Na Battle Porcie naprawdę spokojnie z tej odległości, której z reguły oglądacie modele, nie zobaczycie większej różnicy. A w wolnym czasie chwilą wrócić do nich, wziąć sobie dziesiątkę, odpicować. Wziąć sobie dziesiątkę, odpicować. I to jest taka dziesiątka, którą mogę odpisować, będąc nawet w pracy. Jakiś mamy długi call tam, nie wiem w... Spotkanie mam czasami takie, czy co tygodniowe dwugodzinne, gdzie nie biorę czasami zbyt intensywnego udziału, ale trzeba wiedzieć, co się dzieje. I na przykład można wtedy sobie to zrobić. Siedzieć i cykać, bo ręce muszą być zajęte, głowa może pracować sobie, głowa może robić jedno, ręce mogą robić drugie. No i przy okazji, jak byłem w tym swoim Combat Patrol, żeby dać śniegowi z tego Devdreda, to zauważyłem, że kurde, ja mam tam 20 nowych chłopaków. W tym Combat Patrol było, był Devdred, nowy... Nowy Boss, nowy Worbos, który, właśnie, tak już muszę go wyciągnąć na wierzch, żeby też go sobie skończyć, bo on jest bardzo fajny model. A ja nie wiem, gdzie ja go mam. Gdzie ja go wyciągnąłem? Tu nie, tu nie. Tu są te. Gdzieś go ostatnio wyciągałem, bo już go troszeczkę. O, tutaj jest. Tu jest. Jest ten nowy, jest ten nowy orkowy Worbos, którego zacząłem sobie malować nie, jakiś rok temu, ale nie skończyłem. Rok temu, może dwa lata temu, nie, nie wiem, nie, kiedy, kiedy to Patrol Uszedł. No i pomyślałem sobie, kurde, fajnie by było skończyć jeszcze sobie. Boysów i Chyba tak, do Speed Freaksów mam 50, czy do Speed Freaksów, do Evil Sansów, czyli czerwonych. Jezus, co to? Do Evil Sonsów mam 50 chłopaków, więc tam nie potrzebujesz więcej chłopaków. Do Bad Moonsów mam chyba 60 chłopaków, a tak naprawdę najmniej chłopaków mam do gofów. A do gofów mam jeszcze inny projekt. Kurde, do jeszcze inny projekt, bo mam tam Blood chłopaków, których też dzisiaj znalazłem wyciągniętych. Um. Moje dziecko, powinno się kąpać. A wysłał mi na WhatsAppie wiadomości. I wytrąca mnie z słowo toku, który był o 20 dodatkowych chłopakach i, czyli tych nowych chłopakach i 10, bo tam ma chyba w sumie 30 takich. Yy... Ja bym to powiedział, kiedyś to byli Artboysi. Nie wiem czy kojarzycie, kiedykolwiek taką zasadę, że chłopaki mieli zawsze 6 plus seiba, a, a Artboysi mieli 4 plus, bo byli opancerzeni. I idąc z tym pomysłem, wziąłem sobie Bloodbowlowe orki. Jak sobie wpiszecie Bloodbowl orki, tam są takie duże, duże chłopaki. Ja tam poprzerabiałem, nie wiem, chyba trzeba 30 przerobiłem albo mam pudełko, gdzie mam po... części, wszystkie bicy nie posklejam wszystkiego. Przerobiłem 10 czy 8. I 20 tam, 22 mam do skończenia. I to będą tacy arbości, więc będę miał 30, 20, i mam chyba około 30 chłopaków, czy 20 chłopaków do orków, do gofów, więc, żeby zrobić tą największą armię chłopaków, nie, bo to, powinien, to powinna być, powinien być klan, który ma najwięcej chłopaków. Ehm, no, więc taki jest plan. <grywa> Nagrywa się jeszcze w ogóle. <grywa> więc, o Matko Boska, więc to tak. Ehm, w międzyczasie, co się jeszcze w międzyczasie działo? Co się działo w międzyczasie? W międzyczasie, co się działo w międzyczasie? Nic się chyba nie działo w międzyczasie. W sensie nie było, nic więcej nie robiłem. No, albo malowałem, albo pracowałem. We wtorek, czyli jutro, robimy podsumowanie tygodnia. W zeszłym tygodniu mi się nie chciało, chciałem coś porobić. Nie jakoś tak, nie, byłem, nie czułem się setka, nie? I chciałem porobić coś innego, Chciałem się pomalować, coś, co nie. żeby was nie zanudzić. We wtorek robimy pod, pod, pod modelarskie podsumowanie miesiąca, za miesiąc kwiecień i odpalamy maj. A. Czwartek będziemy malować pewnie kruty, albo orki, albo nie wiem, pewnie krutoksy będziemy malować, tak mi się wydaje. No i tak, to by było chyba na tyle, moi drodzy, nie wiem, nie mam już więcej chyba niezapowiedzianych, nic więcej nie lubię Oczywiście przygotowujemy się, słuchajcie, 1-2 czerwca, tak, czekajcie, aż muszę zacząć bo nigdy nie pamiętam, kiedy to jest, ale wydaje mi się, że 1-2 czerwca, już patrzę dla Was, już dla Was patrzę, ja, zobaczcie, co ja dla Was robię. Ciup, ciup, ciup. Pierwszy drugi tutaj jestem. Pierwszy drugi czerwca kontrast w Warszawie. Będę tam i na, na 99% na 95%. Na 95% będę miał stanowisko streamerskie. Nie wiem czy internet tam jest wystarczająco dobry, ja wezmę telefon, wezmę jakieś telefony, nawet dzieciom chyba telefony zabierze, żeby mieć te w sumie 180 GB transferu. Będę tam robił najprawdopodobniej, na muszę oprzeć sobie, bo już jest za ciężko. Będę tam najprawdopodobniej robił streama po prostu coś będę malował. Jeszcze nie wiem co. Jeśli macie jakieś pomysły, co mógłbym streamować, e, malowanie czego mógłbym streamować, lub też, nie wiem, cokolwiek, co innego mógłbym streamować, to e, dawajcie mi znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Jeśli przyjeżdżacie, to co byście chcieli zobaczyć na żywo, na streamie i na przykład zamienić za, za ze mną słowa. A jeśli będziecie w domu, to w sobotę i w niedzielę będę przez kilka godzin streamował. W sobotę najprawdopodobniej będę streamował tak gdzieś... Od 12 pewnie do 16, 17, zobaczymy, jak tam będzie, co się będzie działo. W niedzielę troszeczkę krócej, no bo wiadomo, wtedy już się impreza zamyka, ale e, będę tam streamował, będę tam na stanowisku ze współpracy z Rebelem, będziemy tam malować figurki jakieś, jeśli będę malował, jeśli to będę malował figurki Army Painterami, speed Paintami, tymi nowymi farbami Army Paintera, będziemy pokazywać po prostu e, praktyczne zastosowanie tych farb e, w życiu, w hobby. Tak, e, więc jeżeli macie jakieś pomysły, co mógłbym robić na takim streamie, jeśli na przykład nie malowanie, inne pomysły też przyjmuję, bo, y, no bo, bo, tak, po prostu, jeśli macie jakieś pomysły, walcie. Y, to, a 7, 8, tak dobrze mówię, a teraz, y, nie, 8, y, 9, no ale tak naprawdę 7, 8, 9 czerwca Hegemonalia u mnie w Żgowie, organizowane przez hegemony, no jak to sama nazwa wskazuje, Hegemonalia, e, i tam będzie się działo, będzie turniej, jeśli dobrze pamiętam, 40, Kiltima i Sigmara. Czyli to samo co w zeszłym roku, ale więcej. I Song of Ice and Fire? Nie, Boże Sigmara, co jest z tym Sigmarem? 40 Song of Ice and Fire i Kiltima. Tak to samo co w zeszłym roku, ale więcej. I mam nadzieję, że lepiej, bo przygotowujemy się, już nic nas nie zaskakuje miesiąc przed turniejem zmiana placówki, więc działamy. Nie wiem, słuchajcie, patrzę tu na czas, żeby nie zanudzać Was za bardzo. Wiem, że to jest taki dwutygodniowy, ale mimo wszystko nie chcę Was zanudzić. Więc to chyba wszystko, co mam do powiedzenia na ten moment. W czwartek będzie małe rozdawnictwo. W czwartek zrobimy małe rozdawnictwo, bo dostałem od bardzo mojego serdecznego kolegi prezencik dla Was. Powiedział specjalnie na to, żeby rozdać to jakieś rozdawnictwo, zrobić macie dostać coś. I nie wiem, czy Wam pokazywałem, ale... Jeszcze sobie y, uzupełniłem farbki. To są wszystko dankany. Nie, nie wiem, czy Wam to pokazywałem, ale chyba nie. To są Dunkany. Tutaj mamy Army Paintery. Tu mamy Cytadelki i Vallejo i AK. Tu mamy speed Speedpainty, a tu mamy różne takie, jak widzicie. I w końcu mam wszystkie... W końcu mam wszystkie farbki wyjęte i je widzę, bo miałem problem z tym, że jak je włożyłem w pudełka, to ich nie widziałem i nie wiedziałem... Co mu żyć następne? Co, co, z, z czego teraz skorzystać? A teraz są wszystkie wyjęte, mogę korzystać woli. Jest dobrze, to dobra jest. A, no i jeszcze stojaczek. Bardzo, bardzo fajnie od, od Hobby Jak powiedziałem, że robię taki stojaczek i że sobie uzupełniam, to zapytajcie, czy coś jeszcze jest co potrzebne. mówię, kurde, w sumie to taki stojak, by mi się przydał na, na pędzle. I przysłali mi taki stojaczek. Nie jest to żadna promocja, po prostu mówię, bo to jest bardzo dobra firma, bardzo ich lubię. I ja sobie go przypię tutaj na rzepy. Można go odczepić. Jakbym bardzo chciał, to mogę go odczepić. Zostawić go sobie tutaj na biurko i korzystać. Albo bo mogę sobie go odstawić. Jak będzie jakaś bardziej intensywna sesja lub po prostu stwierdzę, że y, potrzebuję coś innego tu przyczepić, to mogę sobie odklejać. Więc... Uff, nagadałem się. Czy macie do mnie jakieś pytania? Czy macie do mnie jakieś pytania? Ponieważ chciałbym na nie odpowiedzieć. Dajcie mi znać w komentarzu. Przypominam Wam, że możecie zostać wspierającym na YouTube i są trzy poziomy. Możecie zostać wspierającym i to Wam daje dostęp do nowych filmów, to Wam da, daje dostęp do to Wam daje dostęp do komunikowania się ze mną i rozmawiania na temat przyszłych projektów. Możecie zostać moim wspierającym na patronajcie lub też po prostu Przyjechać na kontrast, na hegemonalia i przybić ze mną piątkę. I nie krępujcie się, naprawdę. Słuchajcie, ja bardzo bym chciał, żeby ludzie do mnie podchodzili, przybijali ze mną piątki, a wiem, że niektórzy z Was, po później, rzeczywiście niektórzy mi pisali w komentarzach, że byłem, widziałem cię, ale nie podchodziłem. Podchodźcie, bo po to jestem. No chyba, że będziecie widzieć, że akurat się kurde dla na sprzęt i coś robię, bo akurat mnie bateria padła w najmniej oczekiwanym momencie to wtedy może nie podchodźcie. Poczekajcie, aż ogarnę. Ale poza tym możecie podchodzić, możecie zagadywać. Ja tam jestem po to, żeby być, e, no, żeby się spotkać ze wszystkimi innymi youtuberami i tak dalej. Po żeby się spotkać z innymi youtuberami. Żeby się spotkać z Mateo i jak dziadu z lasu przyjedzie, to z nim. No i może, może w końcu pojawi się i odezwie się, że to on, że teraz już wiem, jak wygląda, więc nie ma ucieczki. E, Max z 8 ós regimentu. Nie pokręciłem nic, ósmy regiment, no. Więc z tymi trzema osobami bym się bardzo chciał spotkać. No, z Mateo to się widzę dosyć często, lub też y, wirtualnie, lub nie, ale z dziadem z lasu i z Maxem bym się chciał bardzo spotkać. Wspólne samojebki na pewno będą miały miejsce. Znaczy, w sensie, wiecie, y, selfieczki, nie to, że się pobijemy, sam, będziemy się sami bić. Podziwnie co zabrzmiało. No, to na razie. Cześć.